Dzień dobry Państwu. Przychodzi jutro lato do nas, ale lato termiczne, ponieważ jutro średnia dobowa temperatura będzie powyżej 15, a to jest już lato. Nie mylić z latem astronomicznym, który przyjdzie dopiero 22 czerwca. No i tak będzie ciepło, no wreszcie mamy ciepło, ale niestety wilgotno. Patrzcie Państwo na sytuację. Ten wyż skandynawski, on się cały czas czai, ale różnica pomiędzy tamtym tygodniem, kiedy mieliśmy słońce, pogodnie, a tym jest zasadnicza. Ten wyż, jego zasięg jest tylko gdzieś do południowej Szwecji, jak widzicie Państwo, a tu cała praktycznie Europa Południowa, Środkowa jest pod wpływem rozległego niżu. I co? No to zobaczmy rozkład zachmurzenia. Proszę, popatrzmy. A widzicie Państwo? Skandynawia czyściutka, słonecznie, pogodnie, a Polska tak na połowy w chmurach. No niestety, im bardziej na południe, tym będzie gorzej. Ale będzie bardzo ciepło. I można jeszcze wrócić tą mapę synoptyczną, proszę. O! W tej sytuacji będziemy mieli nie wiatr z północy, jak ostatnio, ale ze wschodu. Ze wschodu. A ląd się już nagrzał. Ląd nagrzewa się bardzo szybko. Sprawdziłem. W Kijowie od kilku dni mamy temperaturę 32-33 maksymalne w południe. No i takie przyjdą do Polski. Także może temperatura w weekend sięgnąć nawet do 30 stopni. Na pewno nie, może nie u nas, ale na wschodzie tak. 28 to jest prognoza taka pewna, ale niestety wilgotno. Mogą zdarzyć się opady, czyli pogoda zmienna, ale bardzo gorąco, ze wschodnim wiatrem z tych upałów z Ukrainy. Dziękuję.